Witam wszystkich na moim kanale, mam na imię Vita, jestem w Turcji i nagrywam z miasta Mersin. Dzisiaj, jak widzicie, znowu pogoda jest słoneczna, więc korzystam z tych takich słonecznych chwil i zabieram Was na spacer. Idziemy! Morze na razie jest niespokojne, bo mamy wiatr, no ale mimo wszystko widać, że ludzie wyszli i spacerują, więc ja też troszeczkę chcę. Znowu koty za mnie ucieka. Naprawdę, one czują, że ja się ich boję. Za każdym razem, jak chcę zrobić filmik, nagrać kota, no to on ucieka. Na wybrzeże wygląda tak. Troszeczkę jest brudno, naniosło trochę śmieci. Tutaj proszę, pan ćwiczy. Tutaj u nas wzdłuż morza cały czas ludzie spacerują, ćwiczą. No aż miło popatrzeć. Ja jak tak oglądam przez okno, że nawet w deszcz potrafią wyjść się spacerować, no to naprawdę jest motywujące i ja od razu mam ochotę wyjść razem przejść. Zobaczcie, co się stało właśnie w tym miejscu. Wczoraj woda płynęła z takim prądem, w ogóle tak mocno, że wymyła kawałek chodnika. No i tutaj w taki śmieszny sposób to zagrodzili. Zobaczcie. No tutaj jeszcze jest ta taśma. No ale z tamtej strony śmietnik i gałąź. No. Turcy naprawdę są fajni. Ciągnij się kierederem. Kolej gęsyn. Tam zbiera tutaj drewno, które przypłynęło wczoraj z deszczem. A tutaj, jak widzicie, jest sala do ćwiczeń na powietrzu. Akurat dzisiaj nikogo tu nie ma. Ale ogólnie, jak się przychodzi, to bardzo dużo starszych ludzi tutaj ćwiczy. Na razie jeszcze dużo wody po wczorajszych deszczach, więc może dlatego nie ma aż tak wielu ludzi. Dzisiaj specjalnie założyłam buty zimowe z Gore-Texu, żebym mogła pochodzić po kałużach. Ja w Stambule mam taki swój ulubiony park, w którym też jest dużo właśnie i maszyn do ćwiczeń, i tor do biegania, i do spacerowania, i boisko do piłki nożnej, i do koszykówki. W najbliższym czasie, jak będę w Stambule, to pokażę Wam ten park, bo po prostu jest bardzo uroczy, ma takie fajne położenie, że nikt by nie pomyślał, że w Turcji mogą zrobić park w takim miejscu. No a tutaj przy morzu jest właśnie park, tutaj miejsce piknikowe. Turcy wykorzystują każdy zielony teren i stawiają takie altanki. Tutaj jedna, tutaj kolejne. Na razie nie wygląda to zachęcająco przez to błoto, no ale jak się pogoda poprawi i będzie troszeczkę cieplej, to założę się, że każda ta altanka będzie zajęta i przyjdą tutaj rodziny na śniadanie, może na jakąś kolację, ustawią grilla obok, upieką mięsko. No, tak tutaj to jest. Mój telefon jak zawsze z platami figle. Bo się rozgadałam jak zawsze, rozmawiam, no i stwierdzę, jak tam to nagranie. No i nie ma nagrania. No to więc od nowa. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć o Turkach i o ćwiczeniach. Bo zawsze obserwuję, dużo Turków spaceruje i dzisiaj kilku zaczepiłam, zapytałam.
No i się okazuje, że oni codziennie, tutaj mieszkający akurat w mojej okolicy, wychodzą na spacery. Nieważne, czy pada deszcz, czy jest wiecznie, oni idą i spacerują o każdej porze roku. Ta pani, u której wynajęliśmy to mieszkanie, no to też mi opowiadała, że codziennie o godzinie tam 17 z sąsiadkami wychodzą na spacer, a potem przychodzą tutaj do tego parku na te maszyny i jeszcze ćwiczą na maszynach. Wow! I ona ani nie jest otyła, ani nie jest jakaś taka, że zasiedziała się w domu. Nie! Ona jest bardzo ruchliwa, bardzo żywa, ma bardzo dużo energii. No widać, że człowiek lubi ćwiczenia, lubi żyć w ruchu. Wow! I ona ma 70 parę lat. A wcale na te 70 parę lat nie wygląda. No dziwi mnie to i bardzo cieszy, że ludzie tutaj ćwiczą. I tutaj dzisiaj też właśnie spaceruję. Też tak usiadłam, że widzę tą ścieżkę. No i wiele osób cały czas przechodzi. No ale są o tej godzinie to są ludzie starsi. No bo młodzi, wiadomo, pracują, nie tak jak ja, gospodyni domowa i chodzę sobie z kamerą o tej godzinie. No ale jest fajnie, bo nie ma ludzi, mogę sobie usiąść tutaj w parku, nagrać. Bardzo, bardzo fajnie jest. Właśnie na poprzednim nagraniu przy tutaj kotek zawołałam, żeby przybliżej, no i uciekł. Koty naprawdę mnie nie lubią. Nie wiem, chyba czują, że się boję i wolą omijać mnie dużym łukiem. No a jak wspominałam jeszcze, to w Stambule mamy taki ulubiony park, do którego chodzimy na spacery, a na jakieś ćwiczenia, pograć w piłkę. No. Chodzimy do tego parku, to tam zazwyczaj w godzinach wieczornych mnóstwo ludzi jest. I każdy ćwiczy, każdy chodzi. Całymi rodzinami. Wow, bardzo mi się to podoba. I tam, w tym parku, jest takie centrum sportowe. Jest to takie centrum państwowe. W Turcji są właśnie takie centra, gdzie każdy, dosłownie każdy mieszkający w Turcji może tam się zapisać i bezpłatnie chodzić na każde... No właśnie, jakiś pan przyszedł. No i bezpłatnie chodzić na każde, to mam kolegę, syn, a chodzić na takie bezpłatne zajęcia sportowe, źle zamyśliłam, właśnie tak, na jogę, na pilates, na ćwiczenia rehabilitacyjne, wszystko to jest bezpłatne, po prostu idziesz, zapisujesz się, i ćwiczysz. Ja akurat jeszcze z tego nigdy nie skorzystałam. Ja korzystałam z innych kursów. Chodziłam na lekcje malowania, na lekcje robienia mydła i chodziłam jeszcze na kursy językowe. Wszystko to jest bezpłatne. Słyszałam, że w Mersinie też to jest, ale jeszcze nigdzie się nie zapisałam. Na pewno to zrobię i w dalszych filmach też to pokażę, bo to jest super, super, super możliwość wyjść z domu i czymś się zajmować, poznać ludzi, czegoś nowego się nauczyć. No, ja uważam, to jest wow. Na Litwie tego czegoś takiego nie mamy, nie wiem jak w Polsce, bodajże też jak tam mieszkałam, czegoś takiego nie było, albo ja po prostu o czymś takim nie słyszałam. A tutaj proszę, każdy człowiek, który chce wyjść z domu i czymś się zająć, i jeśli nie ma przyjaciół, rodziny, jest samotny, a nawet jeśli nie, no to może po prostu pójść i zajmować się sobą, rozwijać coś. No, wow! No i z tym sportem właśnie też tak jest, że państwo to bardzo popiera. Jest dużo placów do ćwiczeń, do koszykówki, do piłki nożnej, kortów tenisowych. To wszystko jest bezpłatne. Po prostu idź i ćwicz. Wow. Czy nie uważacie, że to jest po prostu wow? No, jeszcze przeziębienie mnie męczy. Kolejny pan przechodzi i z zaciekawieniem patrzy, że co ja tutaj robię.
Siedzi sobie blondynka w altance i mówi do kamery. Chyba to wygląda bardzo dziwnie. Chociaż w dzisiejszych czasach to chyba normalne. Tak dużo ludzi nagrywa, tak dużo ludzi chodzi z telefonem, z kamerą, więc nie powinno to dziwić. Ale mimo wszystko wzbudzam zainteresowanie. Właśnie pan nawet się obrócił. No dobra. Kolejny pan. Chyba idę do domu, tam skończę filmik. No, wróciłam do domu i chyba tutaj jest bardziej bezpieczne miejsce, żeby nagrywać. Przed chwilą miałam przygodę, o której Wam opowiem, bo mówiłam, że minął mnie jeden pan, drugi. No i jak nagrywałam, nie wiedziałam, że tam gdzieś z boku, z tyłu ktoś cały czas mnie obserwował. Jakiś dwóch młodych facetów usiedli sobie gdzieś tam na ławce. No i mnie obserwowali. No i ten pierwszy pan, który mnie minął, taki starszy pan, on zobaczył to, poszedł dalej, usiadł też na ławce, żeby mnie nie przeszkadzać, żebym tego nie widziała, żebym się też nie wystraszyła. No i obserwował, co się dzieje. No i jak pomyślałam, że no dobra, no to wystarczy może już nagrywać, za dużo tutaj się dzieje dookoła, więc po prostu wyszłam, no i wtedy spotkałam na drodze tego pana. No i on powiedział, że widziałem, że tam ktoś się zaczaił i siedzą, obserwują. Nie wiem, jakie mają intencje i że po prostu wolałby mnie tu samej nie zostawić i odprowadził mnie. Zaproponował mnie odprowadzić. O nic się nie pytał, no po prostu był tak taktyczny, po prostu powiedział, że dla bezpieczeństwa chciałby, żebym poszła razem z nim, żeby odprowadzić mnie. No, co tu w ogóle się dzieje? Świat nie bez dobrych ludzi. Nie wiem, jakie intencje mieli tamci siedzący gdzieś tam z tyłu. Może po prostu ciekawość, może, no nie wiem. No ale lepiej nie ryzykować. Bardzo dużo miałam szczęścia, że ten starszy pan po prostu mnie przeprowadził. No i jestem w domu, jestem cała, wszystko jest dobrze. No, to taka przygoda. Mówiłam dzisiaj o sporcie, no to właśnie, sama też pochodziłam troszeczkę, poddychałam tym powietrzem morskim, no i uważam, to, że to jest super mieszkać nad morzem i jeszcze korzystać z tego. Więc bardzo mnie cieszy, że ludzie tutaj mieszkający nie siedzą w domu, że też wychodzą, że ćwiczą, no bo sport to jest życie i to jest bardzo dobre. Fajnie, że ja żyję tutaj wśród takich ludzi, że też mogę wyjść, no i ludzie są bardzo przyjemni, bardzo zaradni, bardzo chcą pomóc, no kolejny pozytywny dzień, kolejny jakiś taki pozytywny przypadek, który się ze mną wydarzył, no jak zawsze miałam dużo szczęścia, no i tak, dobra, kończę. Zaraz muszę się zbierać powolutku do miasta, znowu dzisiaj tańce, dzisiaj jeszcze doszło tango, idziemy na pierwsze lekcje tanga, więc jestem tak podekscytowana, więc idę się zbierać i pojadę. No a Wam życzę wszystkiego najlepszego, dziękuję, że tutaj jesteście, że kolejne osoby się podpisują, znowu mam bardzo dużo wyświetleń, no po prostu jestem taka szczęśliwa, więc żegnam się, życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Pa!